Bóg zapowiada swoje przyjście, czyni to wielokrotnie na kartach Starego Testamentu, czyni to przez bardzo wielu proroków, czyni bardzo wiele znaków i robi to przez wiele lat. Takim ostatnim słowem zapowiadającym Jego przyjście jest słowo, które pada właśnie z ust Jana Chrzciciela. On jest tym, który, który ma wypowiedzieć to ostatnie słowo, sam, jest, sam siebie nazywa, że jest głosem wołającym na pustyni. Jan Chrzciciel jest osobą, która, która zapowiada w sposób już bezpośredni Jezusa. Mówi, już jestem blisko. Przez, przez Jana Chrzciciela właśnie Bóg takie słowo wypowiada do nas. Już jestem blisko. Jan wzywa do tego, by uczynić właśnie ostatnie przygotowania. Wcale nie chodzi o dokonanie jakiejś remontady w życiu moralnym, ale przynajmniej nie tylko o to chodzi. Chodzi o to, by dom, do którego przyjmiemy Jezusa, był czysty, czyli by nasze życie było uporządkowane, ale też by gość był wyczekiwany. Spróbujmy zadbać w tym okresie adwentu, w tym ostatnim tygodniu, który przed nami, zarówno o jedno, jak i drugie. Spróbujmy uporządkować swoje życie. Może warto zastanowić się, kiedy pójdę do spowiedzi. I warto też poszukać w sercu pragnienia, tej tęsknoty, która w, w tym przyjęciu, w tej gościnności wobec Jezusa jest też bardzo ważna i do której wzywa również Jan Chrzciciel.